Pałac Golestan, położony niedaleko Wielkiego Bazaru, jest najwspanialszym zabytkiem Teheranu. Jego nazwa oznacza dosłownie Pałac Róż. Siedzibę szachów Iranu zbudowano w latach 1524-1576 za czasów panowania szacha Tahmasma I. Cały kompleks pałacowy składa się z 7 części, w których znajduje się w sumie 17 budynków. To Biały Pałac, jeden z najpiękniejszych w Golestanie. Pałac posiada europejskie okna. Przechowywano w nim dary od sułtana tureckiego Abdulhamida, które były tak duże, że obdarowany szach Nasser al-Din rozkazał wybudować salę wystawienniczą. W ciągu XVIII i XIX wieku pałac był intensywnie przebudowywany. Największy wkład w budowę Golestanu wnieśli Karim Khan Zendu i Aga Muhammad, Khan z dynastii Radżar, który uczynił Teheran stolicą Persji, oraz szach Nasser al-Din, którego pochowano na terenie kompleksu pałacowego. Mur, który łączy Biały Pałac z salą diamentową, pokryty jest wspaniałymi mozaikami. Wśród płytek z bogatą ornamentyką roślinną znajdują się medaliony przedstawiające zwierzęta, wojowników, architekturę czy sceny z polowań. W głębi widoczna jest jedna z 4 wież budynku wiatrów, do którego przylega wspomniany hol diamentowy, zbudowany przez szacha Ali Fatha i odnowiony przez szacha Nasreddina. Jego nazwa pochodzi od luster. Udajemy się do szeregu budynków, wśród których znajduje się hol z recepcją, muzeum królewskie, galerie i inne pomieszczenia. Centralna część kompleksu pałacowego to ogród, w którym duże znaczenie ma woda, stąd te zbiorniki i fontanny. Narożny budynek to tak zwany narożnik Karima, który wzniesiono w 1759 roku. Był częścią rezydencji Karima Khana z dynastii Zand. Jest to taras ze stojącym pośrodku tronem. Było to ulubione miejsce szacha Nassera al-Dina, który spędzał tu czas, paląc fajkę wodną. W środku znajduje się sadzawka z fontanną. Znajduje się tu również nagrobek szacha Nassera al-Dina o wymiarach 249 na 244 cm. Nagrobek wykonany jest z białego marmuru. Przy nieco już uszkodzonych kolumnach tarasu znajdują się rzeźby lwów. Lwy, symbol władzy królewskiej, są częstym motywem zdobniczym pałacu. Dwa lwy strzegą również wejścia do głównych sal pałacu. Parter to jedyne miejsce, w którym nie wolno robić zdjęć. Schody prowadzą do sali lustrzanej, która jest najbardziej znaną salą pałacową. Ta stosunkowo niewielka sala pokryta jest lusterkami. Zaprojektował ją Abdul Hossein.
W każdej ze sal zachwycają wspaniałe żyrandole. Sala recepcyjna została zaprojektowana pierwotnie jako muzeum. Później wyznaczono ją do organizacji specjalnych przyjęć w obecności szacha. Stąd też nazwa Talar Salam. Sala ta słynie z pięknych luster, sztukaterii i wspaniałych mozaik podłogowych. To po pierwsze przedstawia Mozaffara ad-Dina, szacha Kadżaru, syna Nasera ad-Dina. Wystrój sali uzupełniają meble, piękna kolekcja przedmiotów z malachitu, wazy, zegary, czeskie szkło. W głębi sali stoi tron szacha Rezy Pachlewiego, obok mniejszy tron księcia. Kolejną salą jest sala kości słoniowej, która służyła jako jadalnia. Sala została udekorowana prezentami, które otrzymał szach Nasser al-Din od europejskich monarchów. Przechodzimy na prawą stronę sal pałacowych. Znajduje się tu sala podarunków. Za czasów Nassera al-Dina budynek wykorzystywano jako magazyn porcelany i sreber. Reza Pachlewi postanowił przekształcić go w Muzeum Darów, które otrzymywali szachowie dynastii Kadżarów. Dary to w większości wspaniała porcelana prezentowana w wielu szafach. Na ścianie wisi niezwykła mozaika wyglądająca jak obraz, choć wykonano ją z kolorowych, drobnych kamyków. Podarunki cara Rosji wykonane z malachitu. W tej sali trzeba by spędzić kilka godzin, aby dokładnie obejrzeć te setki przedmiotów wykonanych przez najlepszych rzemieślników, złotników i artystów. I jeszcze jedna, już ostatnia w tej części pałacu, wspaniała sala nazwana brylantową. Jest ona dziełem irańskich rzemieślników. Została wykonana na polecenie Nassera al-Dina. Thank you.
Gmach Słońca to najbardziej okazały budynek kompleksu pałacowego. Zbudowano go w latach 1865-67 pod nadzorem architekta Ali Mohammada Kashi. Był ówcześnie najwyższym budynkiem w Teheranie, ma 5 pięter i 35 metrów wysokości. Budynek stanowi połączenie stylu tradycyjnej architektury perskiej i architektury zachodniej. Po raz pierwszy zastosowano do jego konstrukcji żeliwo. Okna posiadają witraże i zakończone są łukami. Budynek wiatrów został zbudowany na początku XIX wieku na polecenie szacha Ali Fata i przebudowany w czasach szacha Nasera al-Dina. Budynek był chłodzony ruchem wiatru, do czego służyły cztery wieże wiatrowe na zewnątrz budynku. Budynek wiatru był ostatnim obiektem na trasie zwiedzania tego wspaniałego zabytku.